Cześć, siemanko ludziska, z tej strony Szakal FS i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii z Farminga 22. Znajdujemy się na mapce Hot Bayron standardowo. No i cóż, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, znajdźki. Udało mi się znaleźć jedną, za którą zrobiłem 60 tysięcy, dlatego takie właśnie oto pieniądze na moim koncie. Też one teraz ubywają, ponieważ dwóch moich pracowników wykonuje pracę. A ja dużo nie myśląc jadę na miasto szukać tych znajdziek, zobaczymy jakie pieniążki zarobimy z pewnością z samych misji dzisiaj, bo dosłownie nic nie zamierzam robić na moich polach. Dzisiaj są tylko znajdźki i misje, no i zobaczymy ile uda się ich znaleźć, ile zarobić. W sumie to tak może i trochę zły tor obrałem, ale dobra, pierw pojedziemy sobie na miasto, bo wiem, że kilka tutaj tych znajdziek musi być, także... Podróżując dzisiaj tym autem, w pięknym oczywiście ubranku, można powiedzieć takiego poszukiwacza skarbów, bo w taką dzisiaj rolę się wcielamy, bierzemy się do pracy. W sumie zaparkujemy sobie tutaj, bo pod tym mostem uważam, że coś byśmy mogli znaleźć. Jakaś tam tutaj jedna znajdźka mogłaby być. Ja dość szybko tutaj chodzę, no bo chciałbym oczywiście jak największą ilość ich znaleźć. A na co pójdą pieniądze z tych znajdziek? Ktoś by mógł zapytać, ale już oczywiście pójdą one na sprzęty. O właśnie, będziemy się przesiadali do autka, będzie szybciej. Pójdą te pieniążki na sprzęty, na dokładnie to zakup pól, zakup maszyn, bo cały czas planuję, już myślałem, że znajdźka jest, cały czas planuję zakupywać jakieś tutaj właśnie sprzęty, nie sprzęty, pola uprawne. Także kupa siana jest mi potrzebna. Na odcinkach od chłopaków z Mafii Solec widziałem, że nawet te znajdźki potrafią być w doniczkach. No tutaj są one troszkę inne. To nie są takie artefakty, można powiedzieć, a bardziej... są to kasety z grami, także szukamy kaset z grami. O tyle jest, można powiedzieć, i łatwiej i trudniej, bo jednak kaseta z grami jest cała czarna, ona się tutaj nawet wtapia często w tło, no i ciężko jest naprawdę ją przyuważyć. Ale tak sobie jeżdżąc po mapce przy okazji przed tym odcinkiem, już można powiedzieć tutaj kilka takich znajdziek widziałem. Także zobaczymy jak to będzie. No liczę na to, że uda mi się ich dzisiaj znaleźć jak najwięcej. Ale to wiecie jak to jest, różnie bywa. Tutaj nic nie mogę przestawić, nic. Ogólnie przejdziemy się jeszcze na zamek, bo tam znalazłem pierwszą i liczę, że tam jeszcze jakieś będą. Na razie można powiedzieć wynik słabiutki, ale spokojnie, rozkręcimy się. Jak to mówię, pewnie będzie najgorzej znaleźć tą pierwszą, a już kolejne. O, tutaj coś może będzie. Nie. Ja ogólnie nawet przechodząc obok tych znajdziek, to tak patrzę właśnie nawet na takie rzeczy, bo gdzieś ona może tutaj w tym być. No i warto jednak, że tak powiem, szukać tutaj, w kominie. Bo tak, jak da się wejść na dach, to coś też musi być moim zdaniem grane, ale jednak... Jednak nie. Chyba, że tutaj mamy przeskoczyć. Nie. Tutaj raczej nie. No, kurczę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tutaj też nic nie ma. Kurczę, może pójdziemy pierwszy na ten zamek. Daleko nie mamy, a ja jestem pewien, że znajdziemy na nim jeszcze nie jedną znajdźkę. A do miasta zaraz wrócimy. No i także w tym odcinku mam nadzieję, że chociaż kilka tych znajdziek znajdziemy. Może pierwsze obejdziemy go dookoła. O, to będzie lepsze wyjście. I ciekawe, czy... Bo niby jest ich 12. I czy teraz... Ops. Czy teraz, że tak powiem... O, jest pierwsza. 50 tysięcy. Zostało jeszcze 18. Dostaliśmy 50 tysięcy, czyli
Wtedy też może dostałem 50. Kurczę, nawet nie wiedziałem o tym. Nie no, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. 50 tysięcy za każdą. No znajdźmy dzisiaj 6, to ja będę super zadowolony. No jeszcze, żeby tej moi pracownicy podziałali, to będzie w ogóle super. Ja używam właśnie player kamery, no bo to też w jakiś tam sposób tą grę ułatwia. Dobra, idziemy zobaczyć sobie jeszcze na ten zamek. Jeszcze raz przejść sobie ten zamek. Być może coś pominąłem. Gdzieś są te znajdźki, a ja nawet o tym nie wiem. Bo no tak może być, nie? No tutaj nic nie ma. Ups. A czy tutaj coś będzie jeszcze? Tutaj nic nie ma, nic nie ma. No kurczę, nie ma. Też gdzieniegdzie znajdują się jakby takie graffiti na tych budynkach. I też nie wiem, czy są to jakieś podpowiedzi, czy po prostu są one, bo są. Bo już w kilku, że tak powiem, miejscach je znalazłem. Ale niestety było bez znajdziek. Dobra, przesiadamy się do naszego autka. No i szukamy dalej po mieście. Przejdziemy się może rzeką. Ogólnie szukam, tak wiem, że dość chaotycznie. Ale też nie mam jakiegoś super planu na te znajdźki. Po prostu chcę szukać i tyle. Tutaj gdzieś coś może będzie. No w parku coś być musi, no przecież to jest park, no. One ogólnie są zakopane niby gdzieś po całej grze, tak tutaj podpowiedzieli nam Giantsi. A jak będzie, to się okaże. Tutaj w tej studni może coś będzie? Nie, w studni nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Tu w lodziarni też nic nie ma, no. To jest właśnie ciężka sprawa poszukać tego wszystkiego. O, bagieta jaka wbita. Ale to nic, nic, o niczym to nie świadczy, szkoda. Tutaj nic nie ma. A wbijmy się może. O, tutaj coś może być. Ta przystań wygląda dość obiecująco. No, zbiornik pusty. No dobra, a to jeszcze. O, jest kolejna. Jeszcze tylko 17 i kolejne 50 tysięcy nam wpada w rączki. Pięknie, to mi się podoba. To mi się podoba. I oby tylko tak dalej. Tutaj może będzie jeszcze jakaś, co? Jest, jest. Jest bagieta. Właśnie, czy ta bagieta też o czymś świadczy? Bo nie, że tak powiem, nie znalazłem takich typowych znajdziek, jakie są na mapie amerykańskiej, czyli tych, nazwijmy to jakby artefaktów, coś takiego, a znajduję po prostu właśnie kasety z grami. Też jest to fajne, że na tamtej mapce jest co innego do znalezienia i na tej mapce jest co innego do znalezienia. To jest właśnie takie trochę, można powiedzieć, coś innego, nie? Coś nowego, także fajna sprawa. Ogólnie nie pamiętam, czy w 19 cokolwiek takiego było. Chyba jednak twórcy gry odeszli od tego. Ale jak na chwilę obecną uważam, że fajny już zarobek z tego mamy. Tutaj sobie możemy jeszcze coś poszukać, popatrzeć, poszperać. A już nic nie widzę za bardzo. Dobra, bo mój pracownik jeden zakończył chyba pracę, albo coś nie ogarnia tematu. Sprawdźmy. Zostało mu tutaj do nawiezienia dosłownie kawałek, to nawieziemy i poszukamy jakiegoś pola niedaleko. Puścimy go, a ja sobie jeszcze pomyślę, gdzie by można było te znajdźki poszukać. Tu widzę, że jest fajna sprawa do poszukania. Tutaj będziemy musieli też to przeszukać. No i zobaczymy. Spokojnie myślę, że dzisiaj z 200 tysięcy będzie na moim koncie, jak nie więcej. A takich pieniążków to chyba jeszcze nie było. O, fajnie, kontrakt zrealizowaliśmy, no to odbierz i mamy teraz nawożenie na polu numer 48, jest daleko? Nie, coś bym blisko chciał, jakąś 30, 36, 29, pole numer
O, pole numer 29. Spoko. Czyli przyjmiemy sobie kontrakt i lecimy na pole numer 29. I tutaj jeszcze za coś poszukamy, bo mówię, to miejsce jest obiecujące. Nawet już tak jadąc będę się przyglądał, bo może akurat coś znajdziemy. A fajnie by było. No nie, jednak nic nie ma. Dobra, będziemy szukali dalej. Na razie mamy dzisiaj znalezione dwie znajdźki, ogólnie już trzy. Spoko. Spoko, uważam, że już wynik też fajny. Popatrzymy sobie na tych skupach wszystkich. No tak można powiedzieć, może i złą taktykę obrałem do tych znajdziek. Też jeszcze pewnie poza odcinkiem będę ich szukał, bo mogłem sobie tę mapę sprawdzać rejonami. Też by to nie była zła myśl, no ale wyszło jak wyszło. Dobra, pracownik puszczony, a my zasiadamy do naszej fury. No już tego drugiego na razie nie ogarniam, bo mi się nawet, szczerze mówiąc, nie opłaca. Oj, jeszcze wyjechałem w TT. No niedobrze. Dobra, lecimy sobie dalej w miasto. Szkoda, że w tym parku nic nie ma. No kurwa, stopa. A może jest, tylko ja o tym nie wiem. Sprawdźmy to jeszcze raz. Tutaj u podnóża tak jakby. Bo oglądając właśnie odcinki od Mafii Solec i od chłopaków, to oni mieli te znajdźki naprawdę w różnych miejscach na mapie. Dobra, zostawmy te kontrakty na później, a weźmy się za znajdźki. To będzie, myślę, bardziej opłacalne. To oni właśnie mieli to w różnych miejscach, te znajdźki. To naprawdę w takich miejscach aż, że tak powiem, dziwnych. Tutaj byliśmy, tutaj sobie pojedziemy. Nie wiem, tak tylko będę przeglądał. Zobaczymy tutaj, pod tym mostem, bo tutaj myślę, że coś byśmy mogli jeszcze znaleźć. Ops, hops, no jeszcze przyrżnąłem, no. Tutaj właśnie też pod tym mostem coś musi się kryć, bo jest to wręcz... nawet byłoby to niemożliwe, jeżeli by tutaj czegoś nie było. Bo to jest naprawdę fajne miejsce, żeby cokolwiek ukryć, no. Wiecie, to jakieś wysypiska śmieci, jakieś kamienie, tu kiedyś woda płynęła. O, wózki są. To i kaseta może być z grą. A nawet się zrymowało, no ale nic nie ma niestety. Szkoda, że nic nie ma, bo mówię, no to są dla nas pieniądze. Chciałbym oczywiście jak najszybciej je zarobić. Jak najszybciej je wydać. Dobra, zobaczymy sobie. No tutaj, na tym kamieniu może coś będzie. Co? Nic. Kompletnie nic. Zobaczymy jeszcze tutaj, po drugiej stronie mostu. Być może coś się znajdzie. Ach, nic nie ma, kurczę. Ale też tutaj jest, widzę, fajny mościk, który zobaczymy sobie później, a skoczymy do tego, nie wiem, młynu? Tak na rzece dziwnie on jest umiejscowiony, pewnie to jest młyn. Zobaczymy sobie tutaj coś. I może po prostu najszybszą sprawą będzie, jak będę sobie klikał po różnych miejscach i odwiedzał, a nie jeździł autem. No tutaj akurat pyk, nic nie ma. Szkoda. Ale i tak już myślę, że znalezienie dwóch znajdziek to już jest fajny wynik. Choć wolałbym jeszcze z trzy dodatkowe znajdźki znaleźć. A tu już nic nie ma. Popływamy chwilkę. A co? O, to już takie trochę... O, jest trzecia. Jest trzecia. Jeszcze tylko 16. A co tam? Dobra. Więc jak mówiłem, będziemy odwiedzali te miejsca. No to po kolei. Co możemy odwiedzić? Odwiedzimy sobie tutaj właśnie skup. Ogólnie to nie jest skup, sorry, a silos kolejowy. Może coś tu się znajdzie.
Może te znajdźki są gdzieś tutaj u góry na tych silosach nawet. Kurczę, nic nie wiem. Tak, myślę, że też będzie to w miarę szybki sposób na szukanie tych znajdziek. No bo jednak mogą gdzieś one tutaj być. O, śmietnik, przestawmy. Szkoda, nic nie ma. Ale 230 na koncie już mamy, to już jest coś. To mamy stację benzynową. To zobaczmy, może coś na stacji by było. Też będę zwracał uwagę na jakieś takie drabiny. A to mogę przestawić, to też dobrze wiedzieć. Bo być może znajdźki ktoś sprytnie schował pod właśnie takimi śmietnikami, nieśmietnikami. W sumie naprawdę fajny sposób na zarobek, ale też zauważyłem, że ci twórcy Farminga są tak cwani, ale to tak cwani, że no, w różnych miejscach oni to chowają, także może się okazać dość trudne znalezienie tych kolejnych 16. Ale czekajcie, 16 znajdziek to jest prawie bańka do znalezienia, kurde. O, wejdziemy sobie na silosy, bo może coś tutaj się akurat znajdzie. Mogę wejść? Nie mogę wejść? Co jest grane? O, no panie. Ale dobre, jeżeli jest gra, to powinniśmy ją znaleźć nawet i w taki sposób szukając. Kurde, jestem za gruby i nie mogę wejść, no. Zmieszczę się tu? Zmieściłem się, elegancko. A tutaj też nic nie ma. Chociaż tak patrzę, że teraz te gry, które ja szukam na tej serii i na tej mapie, nie znajdują się jakoś w takich super dziwnych miejscach, bo najczęściej są one gdzieś obok obiektów. Także też uważam, że może być w miarę łatwo je znaleźć. Także zobaczymy. Czas pokaże, ale chyba tutaj nic nie znajdziemy, coś mi się wydaje. Szkoda. No to ogólnie jest waga. Ciekawe, czy mogę sprawdzić, ile ważę. Nie, nie mogę sprawdzić. Dobra, myślę, że tutaj ten teren mamy już obszukany. Tu jest coś fajnego. Postaram się tam dotrzeć. Zobaczę, może tam gdzieś w górę pójdziemy. No te moje traktory niech stoją, bo dzisiaj te misje to trochę nie wypał. Aczkolwiek też będzie z nich sporo z roku. Czy mogę przeskoczyć pod? Nie, nie mogę. Szkoda. No jakby tak miał 300 tysięcy, to są tylko dwie znajdźki jeszcze. No to już wam mówię, że na pewno kupujemy pola i trochę przebudowa gospodarstwa się też będzie pomału szykowała. O, tu jest jeszcze coś fajnego, to szybko tam zajrzymy. Takie właśnie miejsca mogą być dość obiecujące, ale jeszcze ten billboard, bo i tak idziemy w podobnym kierunku, to ten billboard sobie sprawdzimy. Może akurat coś tam obok jego nogi by było? Nie ma nic, kurka wodna. No tutaj coś jeszcze może byłoby być. A jak nie, to sobie zobaczymy tam na górę. No, na razie 3, no to tak też słaby wynik, ale nic jeszcze straconego. Nie, nic nie ma. Dobra, w sumie weźmiemy sobie furkę naszą. I pojadymy sobie tą drogą. Zobaczymy, będziemy patrzyli na wszystkie dosłownie budynki, jakie tylko mogę spotkać po drodze. Być może też coś być na torach, to jest też niewykluczone, tutaj w tych miejscach. Ale to myślę, że moglibyśmy kiedy indziej takie coś sobie posprawdzać. O, mamy tutaj kolejny obiekt do poszukiwań. Dlatego też nie przedłużając szukamy. A, szukajcie, aż znajdziecie, ha, ha, ha. No, to był klasyk. No, pociąg jedzie, może tam coś pod tamtym mostem by było. Ciężko powiedzieć, ale też samemu muszę wam powiedzieć, że jest ciężko szukać. Niestety. No, też szkoda. Ale niedługo myślę, że tutaj serwer wynajmiemy, bo już jakieś tam pomysły na serię są.
ale na serię akurat polską. No i Lipka, nie ma znajdziek. Ale też one mogą być w tak różnych miejscach, że aż szkoda gadać. W sumie tutaj też nie ma jakichś super takich ciężkich, można powiedzieć, obiektów do przeszukiwań. No bo jednak wszystkie są głównie parterowe, no to już też jest jakiś plus. Torba jest, ale w torbie nic nie ma. Szkoda. Dobra, pakujemy się do auta, jedziemy dalej nocy. Cofniemy sobie. Tamten obiekt przeszukałem, mosty również. No to skoczymy sobie. Tutaj tak sobie pomału sam sprawdzę. Tą mała kapliczkę jeszcze sprawdzimy, bo tutaj coś tak czuję, że mogłoby coś być. Czy coś jest? Nie. Nie ma nic. A tutaj, przy billboardzie, też nic nie ma. W tych kamieniach czasami trzeba będzie coś poszukać przy okazji, bo też coś tam mogą one skrywać. Ale pojedziemy sobie tak, teraz do tego miejsca przy polu numer 25, a później jadąc byśmy sobie zajechali wyżej tą drogą, tam pod pola 3-4 od tamtej strony lasu, a raczej końca mapy i zobaczylibyśmy co tam można znaleźć. O, zobaczmy czy coś tutaj nie jest. Nie ma nic. Studnia, coś skrywa? Nic nie skrywa. No, teraz twórcy farminga, można powiedzieć, dość mocno się postarali o to, żeby te znajdźki było trudno znaleźć. Bo tak to zwykle nie sprawiało to jakiegoś wielkiego problemu z butelkami czy to z czymkolwiek, no a teraz jednak no nie jest łatwo. Trochę trzeba się naszukać. Ale to też fajnie, taka fajna zabawa. Tym bardziej, że mówię, no jest sporo pieniędzy do zarobienia na tych znajdźkach. No ja już w tej chwili myślę, że 4 znajdźki znaleźliśmy. Nie wiem, 4 to przesadziłem. Ale no kilka znajdziek znaleźliśmy, dlatego też uważam, że już mamy fajne pieniążki. Tutaj już mogę sobie spokojnie kupić pole za to, jakie tam bym planował, maszyny, nie biorąc kredytu oczywiście, aczkolwiek też z tym kredytem moim jest tak, że go wezmę, bo to wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, pola oczywiście stać mnie już na ich zakup, no to można byłoby kupić jeszcze sobie maszyny, albo pójść w produkcję nowych, jakieś tam nowe zwierzęta zakupić. Co by też, myślę, głupim pomysłem nie było. Ja nawet tak już jadę, to sobie szukam tych znajdziek, bo to jednak mogą one być wszędzie. Ujujuj, że tak dziwnie bokiem poszedłem, kurczę. Dobra, kolejny obiekt do poszukiwań skarbów. No, takie skarby to jednak można powiedzieć są skarby. Ciekawe, czy uda mi się przez to przejść. Nie, no raczej tutaj chyba nic nie wrzucili nam twórcy gry, aczkolwiek przejść się, popatrzeć, tym bardziej, że to są takie coś a la ruiny, nie zaszkodzi. Może coś na dachu będzie, bo to tak, wiecie, takie dziwne trochę wejście, nie? Trochę naprawdę dziwne wejście, takie inne. O, skrzynka narzędziowa. Nie, nic pod tym nie ma. Tutaj też nic. Tutaj pod torbą. Nie ma. Nie ma nic, także pakujemy się do naszej fury i jedziemy dalej. Co my tam dalej mamy za jakieś fajne obiekty? Przy polu numer 3 coś by można było jeszcze znaleźć.
tutaj mamy śmietniki, więc zajedziemy sobie pomalutku, sprawdzimy je. Bo możliwe, że akurat będą tutaj gdzieś znajdźki. Nie, nic nie ma. Szkoda. Ale no... Pomyślcie sobie, jakby tak znalazł wszystkie znajdźki, to ile kasy od razu nam wpada. No, kasa kasą, aczkolwiek naszukać też się trzeba. Ja oczywiście też będę szukał sobie ich poza odcinkiem, no bo co innego mam robić. Tamtą firmę sobie byśmy pewnie jeszcze przejrzeli. No, tutaj też jest coś, można powiedzieć, fajnego. Jakiś fajny obiekt, ale nie, nic takiego nie ma. Zobaczmy jeszcze tutaj. Bo być może tutaj coś się kryje. Tutaj to w ogóle mało kto by wszedł. Więc może coś tam... Nie. No ta player kamera też nie będę krył. Jest jakimś takim... można powiedzieć pomocnikiem dla nas, bo sporo rzeczy można nią sprawdzić. Bo mapkę sobie wyłączymy, bo i tak jest zbędna. A niestety nic już więcej nie możemy znaleźć. Tu nie. Tutaj nie. Tutaj to nawet nie doskoczę. To nawet nie ma szans. I tutaj też nic nie ma. Tu studzienka. Sprawdzimy jeszcze sobie ten teren i pójdziemy na tą kulę. No i myślę, że na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. I także uważam, że tutaj mamy 150 tysięcy zarobku. Nie, przesadziłem, 150. No ale trochę zarobku jednak tutaj mamy. Trochę ludziom porozwalamy te ich rzeczy, ale jesteśmy w końcu poszukiwaczami, no troszkę musimy porozwalać. Tutaj może coś by było... Nie. Nic nie ma. Szkoda. Naprawdę szkoda. O, kolejny śmietnik. Mówię, pod tymi śmietnikami może coś być. Myślę, że warto je przeszukiwać. Tak samo jak i te regały, ale widzę, że też nic nie ma. Tu już chyba byliśmy. No to zobaczymy jeszcze tutaj. Ogólnie dość często widziałem, że te znajdźki są w takich miejscach typu właśnie pod płotem gdzieś, więc może akurat tutaj coś znajdziemy. No, nie ma lekko. Kurczę, ale już bym chciał naprawdę jeszcze ze dwie znaleźć i odcinek byłby jeszcze fajniejszy. Ale i tak uważam, że te parę znajdziek, które dało nam te pieniądze, to i tak nie najgorszy wynik. Tu coś może znajdziemy. Co? Nie. Tylko agregat, pod którym nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Śmietnik też nic nie ma. Ja wiem, że to może takie trochę głupie szukać pod śmietnikami, no ale wiecie, jednak ktoś tam mógł coś schować. Zobaczymy sobie tutaj tą kulę, w sumie tam jeszcze nie byłem. Może akurat coś się by udało znaleźć, fajnie by było. Mówię, jeszcze dwie znajdźki i byłoby naprawdę wspaniale. Misje, myślę, że przy okazji, przy tych misjach, które mamy, a też nie ma nic ciekawego. Tutaj jedna za 22 tysiące, druga za 5. Tutaj jeszcze parę misji nam nie czeka. Jak je wykonamy, to też kupa kasy nam wpadnie. Także
liczę na szybki rozwój tego gospodarstwa i mamy kolejną znajdźkę, jeszcze 15 sztuk. Niby dużo, ale zarazem niedużo. Kurczę, no. Ta drabina. Tak jakby coś tam było, no ale jednak nic nie ma. Dobrze, że mamy tam player kamerę, to sobie tak możemy dookoła przejść, popatrzeć. I uznać, że nic tu się u góry nie kryje. Mimo, że te drabinki, no szczerze mówiąc, mówiłyby co innego. No ale jednak nic nie ma. Szkoda. Tutaj wokół coś jeszcze znajdziemy? O, a nie, to tylko to jest. Szkoda. Ja już myślałem, że coś ciekawego będzie. Ale dobra. Tereny. My jesteśmy tutaj gdzieś. Podgląd mamy. Tutaj nie byliśmy. A przejdźmy sobie tutaj. Odwiedź. Może tutaj akurat coś ciekawego będzie. Wiecie, warto to posprawdzać. Nawet sobie zrobimy jeszcze może chwilę tego odcinka więcej, dłużej. No może akurat kolejne znajdźki się znajdą. Ja coś ciekawego, można powiedzieć, nie to, że znalazłem, ale sprawdziłem. I zobaczymy, czy to się by nam udało. Sprawdzić jeszcze dzisiaj, chociaż pewnie tak. W garażu jest konsola do gier. Także możliwe, że będzie można w te gry pograć. Zobaczymy. W sumie farming, jak wychodziła 19, to wypuścił niby farminga na Komodo, tak? Jak się nie mylę. Na konsolę do gier takiego jeszcze starego, więc może i tutaj coś by takiego było. Taka możliwość pogrania. Zobaczymy. No nie ma, no. Nie ma. A Baba Fatima ponieśli i nie ma. Jeszcze tutaj widzę, że jest jeden billboard. Tam już byliśmy. Jojo, byliśmy. No to pójdziemy sobie tam. Też może coś być w tym budynku. Kurczę, no. Chciałbym mieć naprawdę, że co najmniej te dzisiaj 5 znajdziek, to byłoby super. No 250 tysięcy od tak zarobić, no to mamy 320. Chociaż to w sumie mamy 4 znajdźki, więc jeszcze jedna znajdźka i kończymy odcinek. No to... to już byłoby spoczko mieć takie pieniążki. A z pewnością jeszcze sprzedamy co nieco do żniw. To będą jeszcze lepsze pieniążki, no to wtedy muszę wam powiedzieć. Interesik by się kręcił. No jeszcze jedna znajdźka, no. Kurka wodna. Coś tutaj jeszcze by było. Tutaj mamy las. Może gdzieś tutaj coś w lesie by się znalazło, zobaczymy. O, jakiś budynek jest chyba. Nagle lagi mi weszły takie lekkie. Spadki FPS-ów. Pewnie to przez ten i dużo mi dość drzew. O, studnia. Ale w niej nic nie ma. Tutaj niby domek jest, ale też no nic nie ma. Ławeczkę, nic nie ma. Wózek. No nic nie ma. O, tutaj coś jeszcze jest. Stacja benzynowa. Jakieś budynki, zobaczymy. Może coś by się tutaj znalazło. No już naprawdę w różnych miejscach patrzę, bo to w różnych miejscach może być. No ale nie. Nie ma. Sprawdźmy sobie jeszcze tamten budynek. Hmm.
Nie ma. Nie ma. O, tutaj coś po schodach można wejść. Też nie ma. No kurka wodna, dosłownie jeszcze. Znalazłbym dzisiaj ten jeden, tą jedną grę i byłoby super. Tak się nawet zastanawiam, gdzie by te gry mogły być pochowane. Takich, nie wiem, powiedzmy dość oczywistych miejscach, no ale... Nic mi na myśl nie przychodzi. Jeszcze się nie zdziwię, jak przypadkiem jakieś gry pominąłem na tej mapie, bo to jest też możliwe. Co by tutaj jeszcze było ciekawego? Tartak. No może i coś by tam było w tym tartaku. Jak nie tartak, to nie wiem, gdzie bym jeszcze mógł szukać. A sprawdźmy sobie już tak na szybko, dosłownie na szybko. Tutaj. Czy tutaj coś znajdziemy? Bo jest to taka trochę, można powiedzieć, miejscówka, w której... No, coś by można było znaleźć. Taka firemka. O, tutaj coś może? Jest! I mamy piąte dzisiaj radio. I 330 na koncie, moi drodzy. 330 tysięcy na koncie, no... Fajny, naprawdę fajny wynik. Ja jeszcze poza odcinkiem porobię misję, może postaram się czegoś poszukać, a przynajmniej namierzyć kolejne gry. A jeszcze mieliśmy jedną rzecz sprawdzić, to na szybciutko się przejdziemy i sprawdzimy w naszym garażu. O, proszę bardzo, tutaj mamy gry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, niby sześć znaleźliśmy. No spoko. Ciekawe, czy można pograć. Nie, szkoda. Kasety można zmieniać, ale pograć nie można. No u mnie w garażu niestety kaset nie widzę. Jest torba, ale jej nie ruszyć nie mogę. Szkoda, no już więcej kaset nie ma. Jest to już zawsze coś, moim zdaniem. Tym bardziej, że 330 na koncie to nie są małe pieniądze. Ja jeszcze misję porobię. Jak widzicie, też ładnie to, co mam, dojrzewa. No i w kolejnym odcinku myślę, że już widzimy się na żniwach. Także zostańcie ze mną, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, by być na bieżąco. Wbijajcie na grupę Bonmakery Farminga, na moje pozostałe odcinki i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć!